Jak informuje Bełchatowska Policja, 8 listopada po godzinie 20.30 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. 18-letni mieszkaniec gminy Bełchatów poinformował, że jadąc od strony miejscowości Niedeszyna w kierunku Bełchatowa na łuku drogi wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca osobówki oraz jego pasażer z obrażeniami trafili do szpitala. Na miejscu grupa wypadkowa wykonała oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu. Kierowca był trzeźwy, policja Apeluję o bezpieczną jazdę.